Witamy nasze drogie słuchaczki i drogich słuchaczy w pilotażowym odcinku naszej autorskiej serii podcastów o szeroko rozumianej historii z akcentami kresowymi. Za mikrofonem Przemek i Krzysiek. Oba jesteśmy historykami i chcielibyśmy podzielić się z Wami naszym subiektywnym spojrzeniem na historię oraz kresy rozumiane nie tylko jako przestrzeń geograficzną, ale też kulturową, mentalną oraz pewnego rodzaju archetyp ziemi utraconej w naszych dziejach. Jako że jest to nasze spojrzenie na historię, będzie miejscami kontrowersyjnie, miejscami być może nawet obrazoburczo, ale z pewnością będzie ciekawie, gdyż będziemy brali na warsztat tematy marginalizowane w naszej historiografii, albo mówiąc bardziej współczesnym językiem, nie mainstreamowe, z mniejszym lub większym kresowym akcentem. Korzystamy z gościnności Stowarzyszenia Odranimen we Wrocławiu. Siedzimy sobie wygodnie w pokoju kresowym, otoczeni pamiątkami przede wszystkim z okresu II Rzeczypospolitej. Popijamy wyborną herbatkę. Zadzwonię łyżeczką, żeby nie było, że ściemniał. W ogóle zauważyłeś, Krzysiek, że w radiu, jak są te audycje takie śniadaniowe, gdzie rozmawiają politycy, to tam w tle zawsze jest jakieś sztućce, jakieś talerze stukają. Nie wiem, to oni jedzą wtedy w tym czasie, bo jakoś... Tak, trzeba nadawać, trzeba sprawiać pozory, trzeba przypominać, że jesteśmy tutaj z ludźmi i dla ludzi. No tak, bo to widzisz, nigdy nie słyszałem, żeby tam ktoś z pełną buzią na przykład mówił, więc chyba nie jedzą, nie? My też tutaj nie będziemy siorbać tej herbaty, ale nie przedłużamy wstępu, gdyż dzisiaj na warsztat wybraliśmy sobie historię człowieka ze wszystkich względów nietuzinkowego. Przyjrzymy się bowiem niemal całkowicie zapomnianemu bohaterowi trzech narodów i ktoś mógłby dzisiaj powiedzieć, że to niemożliwe, aby bohater trzech narodów został zapomniany, ale jak mawiał mój nauczyciel historii, niemożliwe to jest wyprostować nogi w tiko, a poza tym wszystko inne jest absolutnie możliwe i tak też jest w tym przypadku. Bo gdy zgłębimy się w temat, to zauważymy, że jeden naród jest dosyć niewielki, jeżeli chodzi o ludność, drugi zdecydowanie odcina się od swojej historii na rzecz kultywowania przeszłości sowieckiej, a trzeci natomiast skazał go na zapomnienie jeszcze za życia. O kim mowa? O człowieku, którego biograf Marek Cabański nazwał ostatnim kmicicem II Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, przed Wami Stanisław Bułak-Bałachowicz. Mamy luty 1883 roku. Rodzi się Bałachowicz. No i właśnie, gdzie on się rodzi? W jakiej rodzinie? Może najpierw zacznijmy od miejsca, bo to może być dosyć istotne. On rodzi się w miejscowości Mejszty, to jest w powiecie brasławskim. Ten powiat jest położony w północnej części ziemi wileńskiej. Wówczas to była gubernia kowieńska, jeżeli się nie mylę. Rodzi się w rodzinie polskiej, rodzi się w rodzinie katolickiej. Wedle rodzinnych przekazów jego pradziadek, który się wywodził z drobnej szlachty kresowej, miał brać udział w powstaniu listopadowym i w odwecie za to jego domostwo rodzinne zostało zrównane z ziemią przez Moskali. I dziadkiem Stanisława zaopiekowała się rodzina Mejsztowiczów, którzy właśnie w tych Mejsztach mieszkali. I ojciec naszego bohatera, Nikodem Bałachowicz, dzierżawił folwarczek, który nazywał się, tu trudna nazwa, Skotopijewo. I zarówno on, jak i jego żona Józefa byli związani z dobrami w Mejsztach, w których byli zatrudnieni jako taka pomoc domowa na tym gospodarstwie właśnie u Mejsztów. Stanisław Bułak-Bałachowicz miał dosyć liczne rodzeństwo, bo miał 6 sióstr i 3 braci, więc dosyć liczna taka rodzinna gromada. Jeden brat, Józef. Tak. Był tak do niego podobny, że przypłaci to później życiem, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Tak, nie uprzedzajmy faktów. Zresztą, jak chcielibyście poszukać sobie gdzieś właśnie zdjęć naszego dzisiejszego bohatera, to zawsze będzie Was pozostawać taka nutka niepewności, czy osoba, którą przedstawia to zdjęcie, czy to jest Józef, czy Stanisław. I to jest mega ciekawe, ponieważ różnica wieku między nimi to było 11 lat. A Józef upodobnił się do Stanisława w naprawdę niesamowity sposób. I to zresztą doskonale widać na zdjęciach, bo nie wyglądają jak bliźniacy dosłownie, tak naprawdę. No i tam sobie przez pewien czas spokojnie żyli.
Stanisław uczył się w rosyjskiej szkole, uczył się na agronoma. Tak, w ogóle nie był jakby szykowany do wojskowej służby, miał być zarządcą po prostu majątkowym. Tak, tak, no bo to wtedy przynosiło tak naprawdę największy, że tak powiem, rodzinie na jego poziomie mogło przynieść tak naprawdę największe korzyści jakieś majątkowe. Dobry zarządca w rodzinie no miał gwarancję pracy w takich dobrach, rodziny, u których oni byli w gościnie, że tak powiedzmy, albo pracowali tak naprawdę jako pomoc domowa. I bardzo mi się podoba takie zdanie z Bułak-Bałachowicza, z jego późniejszych prac, ponieważ bardzo często jego polskość była kwestionowana. I to zresztą nawet przez samego Piłsudskiego, który tam kiedyś powiedział o nim, że on dzisiaj Fin, jutro Estończyk i tak dalej, tam pojutrze jest Kimos. To się odnosiło do tego, że no, służył tak naprawdę pod wieloma sztandarami. Natomiast sam Bułak-Bałachowicz, kiedy zarzucano mu, że mówi niepoprawną polszczyzną, czyli nie taką właśnie, jakiej przywykli Polacy, nie wiem, w centralnej Polsce, to odpowiadał swoim adwersarzom w taki oto sposób. Jeśli niezbyt poprawną polszczyzną mówię, proszę mi to darować. Matki bowiem nasze tam na dalekich kresach najpierw uczyły nas Polskę kochać, a potem już prawidłowo po polsku mówić. Dla mnie i podobnym elementarzem był od dziecka Sienkiewicz. Bohaterowie Sienkiewicza byli dla nas wzorem. Naśladując czyny Skrzetuskich, Wołodyjowskich i Kmiciców, niejedno zwycięstwo na wojnie odnieśliśmy i nieraz wychodziliśmy cało z takich opresji, z których wyjścia wydawałoby się już nie było. Tak, i właśnie to odwołanie się do Sienkiewicza było później widać w jego życiu wiele razy. Sam później mówił, że kiedy jako dziecko nie wierzył w tego właśnie kmicicowego konia, który potrafił tak jechać celnie, że nie wystawał nawet na pół łba przed szereg, ale później powiedział, że własnego konia też tego nauczył. No, czyli widać, że bardzo się interesował Sienkiewiczem i to właśnie tak mówił, był dla niego elementarz. Zwróć uwagę, że w większości takich naprawdę biografii ludzi wywodzących się z kresów Sienkiewicz to jest tak naprawdę taki elementarz polskości, nie? Te postawy tych bohaterów Sienkiewicza z trylogii były przekładane na ich życiorysy. No przecież, nie wiem, no Piłsudski też Sienkiewicza bardzo cenił, jeśli chodzi o literaturę, bo jeśli chodzi o politykę, to panowie mieli dosyć rozbieżne zdania, ale samą twórczość jak najbardziej doceniał. I to jest takie ciekawe, że ten Sienkiewicz na tych kresach wschodnich i kresach dalszych no, był takim pierwszym kontaktem z historią, z językiem, z tradycją, z kulturą w ogóle polską. Więc to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Ale wracając do naszego dzisiejszego bohatera, no to tak naprawdę można powiedzieć, że jest to postać już od samego początku zdradzająca pewne cechy osobowości. Wow, no ciekawe, nietuzinkowe, tak jak mówiłem we wstępie. Ponieważ tak, on uczył się na agronoma, pracował jako agronom, praktykował w dobrach Meysztowiczów, czyli tam, gdzie mieszkał. Następnie na 10 lat przed wybuchem I wojny światowej znalazł pracę jako administrator majątku Chorodziec Łuszki w powiecie dziśnińskim, należącym do rodziny Zybert Platerów. Czyli już samo nazwisko Platerów zwraca naszą uwagę, jeśli chodzi o taką historię właśnie kresowych walk o niepodległość, bo to jest i powstanie styczniowe Emila Plater, więc już nie tylko ten Sienkiewicz jest jego łącznikiem z polskością, ale właśnie i też rodzina, o której można powiedzieć pracował. I on tam ujawnił się jako dosyć sprawny organizator, bo trafiłem na takie informacje, że zorganizował w tym majątku straż ogniową, co jak na tamte czasy było dosyć sporym osiągnięciem, bo nie każdy z takich majątków miał straż ogniową, a ogień i pożary w tamtych czasach raczej, jak się zdarzały, to miały dosyć niszczycielską formę ze względu na rodzaj zabudowania. Na kresach przeważała zabudowa drewniana, więc tutaj dla niego wielki plus. No a inna kwestia jest też taka, że już po wybuchu I wojny światowej, kiedy Rosjanie mobilizowali miliony rekrutów do swojej armii, przez majątek Chorodziec Łuszki przechodziła właśnie taka zgraja zmobilizowanych czy tych ludzi, którzy otrzymali powołanie do wojska i zainteresowali się miejscową gorzelnią.
I wiadomo, że nie było to czysto platoniczne zainteresowanie, tylko chodziło o coś więcej. I Bułak Bałachowicz na czele skrzykniętych tak naprawdę z okolicznych miejscowości chłopaków, tak jak on, potrafił ich przegonić. Więc tutaj też taka ciekawostka. Gdzieś też trafiłem na informację, że udało mu się nawet złapać jakiegoś poszukiwanego w całej carskiej Rosji przestępcę. Natomiast no to już pokazuje, jest takim prologiem jego awanturniczego życia. Natomiast co o jego poglądach wiemy? Wiemy to, że żyjąc w carskiej Rosji nie podobał mu się ten, powiedzmy, absolutny system. Raczej skłaniał się ku wizji pewnej socjaldemokracji. Też przez to później będzie miał pewne konflikty z oficerami Armii Białej, ale znów nie uprzedzajmy faktów. Mhm. Więc no właśnie, widzimy go taki młody jeszcze socjaldemokrata, który jednak coś się dzieje, kiedy wybucha wojna. On idzie do carskiej armii, mimo że jest socjaldemokratą, idzie walczyć za to, czego serdecznie nienawidzi. Mhm. Czemu tak było? No to jest właśnie dobre pytanie, ale to jest pytanie dotyczące specyfiki tak naprawdę stosunków politycznych carskiej Rosji w okresie przed I wojną światową, a to jest miazga, mówiąc obrazowo. W sensie, my patrząc na carską Rosję i na przykład rewolucję październikową, wydaje nam się, że głównymi rewolucjonistami w tamtym czasie to były warstwy niższe, te, które w wyniku tego samodzierżawia no były tłamszone tak naprawdę, nie miały lekkiego życia, tak? Były uciskane, mówiąc tutaj Leninem. Natomiast kiedy przyjrzymy się bliżej, to okazuje się, że carska Rosja i sam w ogóle car jako władca samodzierżawny miał największe oparcie właśnie w tych warstwach, które uciskał. Natomiast ci, którzy można powiedzieć byli beneficjentami tego systemu, nie wiem, młodzi arystokraci, studenci, myśliciele jacyś tacy właśnie, oni marzyli o rewolucji. I rewolucję w Rosji tak naprawdę można powiedzieć, że planowali przede wszystkim przeprowadzić inteligenci. I to jest najśmieszniejsze, że rewolucja, która miała być tak naprawdę jako chłopsko-robotnicza, tak, w założeniu, ten gen tej rewolucji został przeszczepiony na grunt rosyjski przez inteligentów, którzy za wszelką cenę chcieli ten carat obalić. No i mieli różne wizje, prawda, jak to tam wprowadzić, bo jedni chcieli zastąpić ją monarchią konstytucyjną, inni republiką parlamentarną. Różne były tego wizje. Natomiast wracając do twojego pytania, dlaczego człowiek, który dzisiaj powiedzielibyśmy miał poglądy takie socjalrewolucyjne, był takim eserem troszeczkę, mówiąc o terminologii ówczesnej Rosji, poszedł do wojska na apel Mikołaja Mikołajewicza. Bo on poszedł do wojska, to też jest ciekawe, po tym, kiedy wielki książę Mikołaj Mikołajewicz ogłosił, że tak naprawdę to było takie pierwsze wyciągnięcie polskiej sprawy narodowej od wielu lat na arenę międzynarodową, bo Mikołaj Mikołajewicz zapowiedział w swojej odezwie między innymi do Polaków, że po I wojnie światowej Rosja odbuduje państwo polskie, powiększając je o granice tych dwóch pozostałych zaborów, czyli pruskiego i austriackiego. Może dlatego to go przekonało, żeby pójść, czuł się w końcu Polakiem, był katolikiem, gdzieś uwierzył tym zapewnieniom, chociaż one nie miały tak naprawdę certyfikacji samego cara, więc były taką propagandową, powiedziałbym, wydmuszką. Miał po prostu przyciągnąć polskiego rekruta, co zresztą później tak przerabialiśmy z Niemcami, prawda, jak ten 5 listopada. Ale to był pierwszy taki akt. No i właśnie, może to go porwało, a z drugiej strony, jeżeli by się przyjrzeć historii tamtych terenów, to dużym zaskoczeniem mógłby być fakt, że mieszkańcy tamtejszych ziem byli bardzo nastawieni antyniemiecko. I to też cechowało samego Bułak Bałachowicza. Więc w tym upatrywałbym tak naprawdę. Z jednej strony jest apel, odezwa Mikołaja Mikołajewicza do Polaków. Wstępujcie do wojska po wojnie zwycięskiej. Rosja odbuduje oczywiście w związku z Rosją. Tak? Tutaj nie pozostawiono wątpliwości, że ta Polska będzie niepodległa, ale powiększona o te granice zaborów austriackiego i niemieckiego. A z drugiej strony gdzieś tam kiełkująca, może nie kiełkująca, ale trwająca taka antyniemieckość, postrzeganie Niemców jako pewnego rodzaju zagrożenia. No tutaj by się Bałachowicz na przykład z Piłsudskim nie dogadał.
w tej kwestii, ale już na przykład bliżej mu było do Polaków, którzy w Rosji mieszkali, na przykład Dmowski. Dmowski stał na podobnym stanowisku. Tak? On też uważał, że cywilizacyjnie ludność polska stoi wyżej od Rosjan, więc nie ma zagrożenia aż tak dużego rusyfikacją, jak jest w przypadku germanizacji. No bo Niemcy w sumie na jedno wychodzi, no stoją cywilizacyjnie od Polaków wyżej, stąd też ta germanizacja może w przyszłości być po prostu intratna, tak? Może być w jakiś sposób kusząca dla samych Polaków. No, czyli właśnie albo mamy ten kontekst, albo po prostu chce walczyć za cara, który obiecuje odtworzenie Polski w dosyć dużym kształcie, albo mamy tą antyniemieckość, powiedzmy, którą determinował strach właśnie może przed Niemcami i przed zniszczeniem, jakie z nimi szło. No nieważne, które przezwyciężyło Bałachowicza. Wiemy o tym, że na pewno bardzo serio potraktował tą służbę, tak. Wiele razy awansował. Tak, ja bym jeszcze, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale tak, on się nie zgłosił sam. Tak naprawdę to też jest fajnie, jeżeli się poczyta, czy to biografię pana Bułak-Bałachowicza, pana Cabańskiego, czy też same jego wspomnienia, no to tak naprawdę zgłosiła się cała okolica młodych ludzi. Oni razem wyruszyli do punktu werbunkowego, więc to nie był jednostkowy przypadek, żeby na przykład, nie wiem, wszyscy stwierdzili, że nie walczą, a on jeden się wyłamał i poszedł walczyć, tylko to była taka masówka, powiedziałbym nawet. On poszedł jako jeden, zresztą ze swoim bratem Józefem, tak samo, jako jeden z tych, którzy faktycznie chcieli walczyć. I tak jak już rozpocząłeś, ta jego służba była potraktowana przez niego bardzo serio. On został wcielony do drugiego Kurlandzkiego Pułku Lepułańskiego i w szeregach tej jednostki odznaczył się w walkach między innymi pod Sochaczewem i pod Kownem i w 1915 roku otrzymał awans na stopień oficerski i trafił do, został może wyciągnięty, wytypowany, żeby trafić do takiej specjalnej jednostki, do oddziału specjalnego przeznaczenia przy sztabie głównym frontu północnego i jednostką tą dowodził podpułkownik Leonid Punin. I ta jednostka jest charakterystyczna z tego względu, że ona nie walczyła jako jednostka frontowa, tylko walczyła na zapleczu frontu. Walczyła w Kurlandii. Czyli już mamy pierwszy taki sygnał, że mamy Kmicica. Tak. Który walczy niekoniecznie właśnie na linii frontu, ale walczy po partyzancku, można trochę powiedzieć. Tak, tak, tak. Gdzieś tam za plecami wroga Gokonsa i tak. Niekoniecznie bierze udział w wielkich bataliach, ale wyrządza nie mniejsze krzywdy. Tak, tak. W ogóle sam oddział specjalnego przeznaczenia Punina jest bardzo wdzięcznym tematem do takich osobnych, że tak powiem, nawet analiz i rozmów. Ponieważ tak, oni walczyli na zapleczu frontu jak partyzanci i można powiedzieć, że ten oddział Punina był oddziałem elitarnym. Sam dowódca i oficerowie jego sztabu typowali sobie żołnierzy, którzy będą w tym oddziale służyć. To nie było tak, że się po prostu zgłaszało i się dostawało przydział do Punina, tylko on sobie wybierał żołnierzy, którzy mieli służyć. I tutaj zabijcie mnie znawcy tematu, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że warunkiem dostania się do tego oddziału był Krzyż Świętego Jerzego. Na taką informację trafiłem, nie znalazłem jakiejś możliwości weryfikacji tego, ale być może tak faktycznie było, co też by podkreślało elitarność tego oddziału. I co ciekawe, w tym oddziale, którego symbolem była trupia czaszka z hasłem śmierć Niemcom, spotkało się kilku innych oficerów, nie mniejszych wataszków niż później Bałachowicz, ponieważ w tym oddziale służyli między innymi bracia Jerzy i Władysław Dąbrowscy przez OM. Tak naprawdę. Jerzy Łupaszka, to był ten pierwszy Łupaszka i on też później w trakcie wojny polsko-bolszewickiej organizował taki lotny oddział takich właśnie kmiciców, a także postać, której może kiedyś poświęcimy osobny podcast, czyli baron Roman von Ungern Sternberg, tak zwany krwawy baron, który później zorganizował antybolszewicki niepodległościowy ruch w Mongolii. W Mongolii. Więc można powiedzieć, że oddział Punina był taką kuźnią kmiciców w warunkach rosyjskich i co jest takie też godne podkreślenia, Niemcy nie brali ich do niewoli.
Jeżeli złapano kogoś z oddziału Punina, był rozstrzeliwany na miejscu. Zresztą sami Puniczycy, jeżeli można ich tak nazwać, odwdzięczali się Niemcom dokładnie tym samym. Nie bierali ich do niewoli, chyba że potrzebowali języka, ponieważ sztab potrzebował po prostu jakiegoś oficera, który by tam przekazał jakieś informacje, no to wtedy faktycznie był brany do niewoli. Ale samych zwykłych żołnierzy tak naprawdę rozstrzeliwano na miejscu. I Niemcy potrafili mścić się nawet na zabitych członkach tego oddziału, ponieważ oni byli po prostu wieszani na drzewach, jako swego rodzaju przestroga. Nawet jeżeli polegli w boju, nie zostali złapani, to i tak ich ciała były później eksponowane w ten sposób, jako przestroga dla na przykład ludności cywilnej, która chciałaby ten oddział wspierać. No bo za Niemcy też pewnego rodzaju tam praktyki antypartyzanckie już w tym okresie sobie ćwiczyli. Bałachowicz jednak unikał śmierci dzielnie, otrzymał kilka orderów, z tych kilku najważniejszych to m.in. Order Świętego Stanisława, ale także francuski sojuszniczy Order Krzyż Croix de Guerre i w pewnym momencie spotkał się znowu ze swoim bratem Józefem, o którym wcześniej mówiliśmy, tym tak, on też starszym bracie, który służył w piechocie. Tak, on dostał przydział do piechoty i Stanisław wyciągnął go, zarekomendował go do tego oddziału Punina. No, znał go doskonale, więc można powiedzieć, że poręczył za niego. No i Józef po raz pierwszy w realiach wojennych trafił pod skrzydła swojego brata i jak już później historia pokazała, pozostał tak naprawdę pod tymi skrzydłami. No i tak. Trwała wojna, Bałachowicz zdobywał kolejne ordery, bo to tak jak mówiłeś, zdobył trzykrotnie order świętego Stanisława. Zdobył to francuskie odznaczenie, ale też jest krzyż świętej Anny i świętego Włodzimierza. Można powiedzieć, że skolekcjonował najważniejsze rosyjskie odznaczenia za odwagę w boju. Trafimy na taką informację, że pierwsze oznaczenie, czyli pierwszy krzyż świętego Stanisława, on otrzymał, ponieważ zabezpieczył ewakuację atakowanego pociągu z rannymi pod Sochaczewem. Więc to też taka ciekawostka. No i wojna trwała. On oczywiście parę razy też był ranny, bo to nie było tak, że był kuloodporny. I w końcu przychodzi rok 1917, przychodzi zamach bolszewicki, który zastaje Bałachowicza w Piotrogrodzie, czyli w dzisiejszym Petersburgu, gdzie właśnie leczył się z jednej z takich dosyć ciężkich, bo miał chyba przestrzelone płucą nawet wtedy, gdzie leczył się z takich ran. I co się dzieje tak naprawdę? On jest w randze rotmistrza sztabowego. Bolszewicy obalają władzę rządu tymczasowego, no bo cara już nie ma od lutego 17 roku. Potem jest tam w październiku, listopadzie, zależy jaki kalendarz przyjąć. Jest rewolucja październikowa. No, to też jest ciekawe. No ale to mówię, to kwestie kalendarzowe, nie? Że to jest rewolucja, która wybucha w listopadzie, a nazywa się październikowa. No, nie będziemy teraz tego roztrząsać. No i właśnie. I mamy oficera armii carskiej, tak, któremu przypominają się, albo który odświeża swoje socjalistyczne poglądy z młodości i wstępuje do armii rewolucyjnej, zostaje z kolei jej oficerem. I to nie byle jakim. Tak, tak. Właśnie, to jest ciekawa kwestia. Ponieważ on, wydaje mi się, kierowało nim to, że chce dalej kontynuować walkę z Niemcami. Nieważne tak naprawdę pod jakim sztandarem, chce tych Niemców bić. I jest kwestia tego, że bolszewicy, kiedy zdali sobie sprawę, że mają człowieka owianego no, dosyć sporą legendą wówczas, no, być szefem szwadronu, rotmistrzem sztabowym u Punina, no to nie było w kij dmuchał. Wydaje mi się, że doskonale wiedzieli sobie, z kim mają do czynienia. I wynikiem tego jest spotkanie, jakie Błag Bałachowicz miał odbyć z samym Trockim. I Trocki zaproponował mu organizację Czerwonej Kawalerii. Więc przy innych wiatrach historii mogłoby się okazać tak, że to nie Budionny byłby symbolem albo nawet sowieckiej, bo nie powinno się mówić w języku polskim radzieckiej, a właśnie sowieckiej, żeby podkreślić to, sowieckiej kawalerii mógł zostać Bułak Bałachowicz. Natomiast on przystaje, ale szybko się z komunizmu leczy. Co ciekawe, tym wyleczeniem z komunizmu nie jest wydarzenie, kiedy formowano polską kawalerię pod właśnie armią
komunistyczną, rozstrzelano jej dowódcę. Tak, był taki szwadron po prostu. Bolszewicy na samym początku, kiedy przejmowali władzę i jeszcze nie okrzepli, no Lenin wydał, prawda, anulowanie kwestii zaborów i tak dalej, samostanowienie narodów. I też na fali tego właśnie takiego powiewu wolności zaczęli tworzyć jednostki, powiedziałbym, no, narodowe w pewnym sensie. No i jednym z takich przykładów był właśnie Szwadron Kawalerii Polskiej. No ale przykład tej jednostki akurat nie mógł być dla Bułak-Bałchowicza w żaden sposób zachęcający, bo tak jak ty mówisz, jego dowódca został później rozstrzelany. Ale mimo to jeszcze to nie był ten moment, kiedy odwrócił tak, się. Tak, tak, tak. Ale... Czyli wydaje mi się, że to jest takie trochę świadectwo, że jednak chyba trochę wierzył w sprawę rewolucji. Chyba wierzył w to właśnie chłopskie wyzwolenie spod jarzma caratu. Mi się wydaje, że to jest taka wskazówka. Możliwe, że tak było, ale nie jestem do końca przekonany. To znaczy, ja bym jednak wskazywał, że tutaj kwestie było, żeby bić Niemca. Tak naprawdę. Natomiast... Być może gdzieś w jakimś sensie popierał fakt obalenia najpierw caratu, a później tej rządu tymczasowego. Być może widział w bolszewikach jakąś siłę, z którą mógłby się identyfikować jako człowiek o takich przekonaniach. Dużo eserów tak miało. Natomiast... Tak, bo dopiero z komunizmu wyleczyło go jako bojowe zadanie, jakie otrzymał. Tak. Tak. Przy tłumieniu rebelii. Tak jest. On został w maju 1918 roku na czele pułku kawalerii wysłany do stłumienia chłopskich rozruchów w rejonie Ługi, tak zwanego powstania barona Crofta. No i właśnie, jak zobaczył, w jaki sposób bolszewicy, którzy mają na sztandarze dobrobyt chłopów i robotników, obchodzą się z tymi chłopami, stwierdził, że chyba jednak za duży jest rozdźwięk tutaj pomiędzy deklarowanymi ideami, hasłami, a rzeczywistością. No bo to były rozruchy na tle głodowym tak naprawdę. No Rosja była w katastrofalnym stanie ekonomicznym. W Rosji takie powstania chłopskie wybuchały tak naprawdę na niemal każdej prowincji. Chłopi, którzy poczuli siłę po tym, jak bolszewicy obalili rząd, no po prostu albo atakowali gdzieś jakichś miejscowych szlachetków i po prostu ich wyrzynali, bo byli to właśnie ci, którzy pili ich krew i ich trud, na ich trudzie się paśli. Przynajmniej tak sobie to tłumaczyli. I no bolszewikom do pewnego stopnia to odpowiadało, dopóki prawda, mieli nad tym jakąś kontrolę, a kiedy to się wymykało spod kontroli, no to wysyłali właśnie takiego Bułak-Bałchowicza z pułkiem kawalerii z zadaniem po prostu krwawego stłumienia tego powstania. No ale Bułak-Bałchowicz wyłamał się z tego zadania, bo nie rozpędził tego powstania gdzieś szablami, nie przeprowadził masowych egzekucji prowodyrów, nie powywieszał tam dla przykładu iluś tych chłopów, tylko się z nimi dogadał. Coś im naobiecywał, generalnie ostudził te ich nastroje rebelianckie, no i to powstanie przytłumił, można by tak powiedzieć. No i wezwano go z tego powodu do Piotrogrodu z powrotem, ale gdzieś od jakichś swoich przyjaciół, i tutaj wskazywałbym też na jakieś kontakty w ambasadach państw zachodnich, z którymi też otrzymywał pewne kontakty, podpowiedzieli mu, żeby do Piotrogrodu jednak nie wracał, ponieważ tam za taką niesubordynację albo za nieokazanie rewolucyjnej czujności i pobłażanie kułakom, czyli bogatym chłopom, no najprawdopodobniej zostałby rozstrzelany. Dlatego biorąc sobie do serca te ostrzeżenia, po prostu przeszedł na drugą linię frontu i przeszedł z wielkim hukiem, bo praktycznie z całym swoim oddziałem. To nie jest tak, że wymknął się z tego oddziału, tylko po prostu ci ludzie, którzy służyli pod nim, doskonale zdawali sobie sprawę, pod jakim wodzem służą. I wydaje mi się, że tutaj po raz pierwszy zadziałał autorytet i taka magia jego imienia, że ci bolszewicy, ci żołnierze z jego oddziału po prostu przeszli z nim na drugą stronę i trafił do Estonii. I w Estonii zostanie pierwszym bohaterem, powiedzmy, bohaterem pierwszego narodu, że tak powiem. Tak. Z tych trzech, o których mówiliśmy. Dokładnie tak. I tam też się wda w konflikt. Tak, z dokładnie. Armią Białą. Dokładnie tak. Ponieważ rewolucja rosyjska, bolszewicka w Rosji, może w ten sposób, to jest miszmasz niesamowity.
I tutaj troszeczkę temat może spłycimy, ale no na potrzeby dzisiejszego spotkania i dzisiejszej tej relacji musimy to zrobić, bo byśmy tutaj siedzieli tak naprawdę do wieczora i o tym rozmawiali. Natomiast tak, Estonia wybija się na niepodległość. I Estonia w walce o swoją niepodległość walczy z bolszewikami przede wszystkim. No bo Estonia jest bardzo blisko Piotrogrodu, stanowi strategiczne zagrożenie dla trwałości władzy radzieckiej, sowieckiej, przepraszam, więc konieczne jest jej pokonanie, żeby po prostu tą rewolucję zabezpieczyć. No i Estonia, można powiedzieć, że dostaje do pewnego momentu dosyć spory łomot od Sowietów, ale nie twierdzę, że akurat Bałachowicz tutaj uratował sytuację, ale miał olbrzymi wpływ na to, że ta sytuacja się odwróciła, ponieważ on przeszedł na stronę estońską z całym swoim pułkiem, z pierwszym pułkiem łuskim. Estończycy kawalerii praktycznie nie mieli. Stąd też w realiach walk roku 1918-19 jakakolwiek wojna manewrowa, a taka wojna, z taką wojną mamy do czynienia na wschodzie, no, Estończycy byli skazani w takich realiach na niepowodzenie. No, byli przeskrzydlani, ich pozycje były przeskrzydlane przez sowiecką kawalerię. A tutaj nagle pojawia się dosyć silny oddział pod zbitnymi żołnierzami, pod bardzo takim, powiedziałbym, bitnym też i dowódcą. No i można powiedzieć, że Estończycy, spadła im gwiazdka z nieba. No bo oto zyskali jednostkę, która może realnie wpłynąć na sytuację na froncie. I w pewnym sensie to się dzieje. Bułak Bałachowicz nawiązuje kontakt z późniejszym naczelnym dowódcą armii estońskiej w okresie międzywojennym, generałem Leidonerem. I tak po latach, tu już posłużę się znowu cytatem, cały ten epizod wspomina sam. W przebraniu przybyłem do Strug Białych, to jest jeszcze czas, kiedy on służy w armii bolszewickiej. On miał jechać do Piotrogrodu, ale okazuje się, że wraca. W przebraniu przybyłem do Strug Białych, zaalarmowałem dywizjon, rozbroiłem sowieckie patrole i ruszyłem ku Pskowu, przebijając się do strefy neutralnej. Postanowiłem połączyć się z organizacjami przeciwbolszewickimi i w miarę odchodzenia wojsk niemieckich walczyć za wolność krajów dążących do samodzielności. Za kilka dni odbył się odmarsz Niemców do Waterlandu i jednocześnie marsz wojsk sowieckich na Psków. Psków był prawie bez boju oddany. Zostałem na głębokich tyłach. Przebiłem się przez front otaczający wojsk sowieckich pod Izborskiem. Stanąłem w nocy w pierwszych dniach listopada 1918 roku na zamku miasteczka Neugeusen. Tam zebrałem większy oddział. Szedłem w kontakt z działaczami i dowódcami estońskich oddziałów, ogłaszając walkę za wolność Estonii. I właśnie Psków jest takim zwieńczeniem trochę jego osiągnięć w Estonii, ponieważ w Pskowie tworzy, można powiedzieć, republikę. Tak, zgadza się, ale to jeszcze chwileczkę tak naprawdę, bo to jest dosłownie chwilkę później, bo tak, w międzyczasie jeszcze bije się u boku Estończyków w kilku bitwach, między innymi pod Neuheisen, pod Werro, w obronie Dorpatu. I później uczestniczy w odbiciu tego miasta, mówię o Dorpacie, przez Estończyków w styczniu 19 roku. Za to Estończycy awansują go do stopnia podpułkownika. To jest spory awans, on był rotmistrzem sztabowym, a nagle staje się podpułkownikiem. I właśnie, w międzyczasie na terenie Estonii zaczynają zbierać się Białorusjanie, tak to nazwijmy, czyli siły kontrrewolucyjne w stosunku do bolszewików. W międzyczasie w tym wszystkim są jeszcze Niemcy, którzy po pokoju brzeskim zajęli znaczny kawał rosyjskiego imperium, a po rewolucji powoli zaczynają się wycofywać. Mówimy tutaj o przełomie 18 i 19 roku, czyli pierwsza wojna światowa dobiega końca. No a Niemcy tak naprawdę są pod Petersburgiem, wówczas Piotrogrodem, są na terenie dzisiejszej Białorusi, mają praktycznie całą Ukrainę i Krym. No i mając to, przegrywają wojnę, więc teoretycznie zaczynają ten Oberost, bo to się tak nazywało, powoli zaczyna się wycofywać. A że w niemieckiej armii dojrzewają nastroje rewolucyjne, no to oni przekazują ten teren z większą ochotą jednak bolszewikom niż innym siłom. Inaczej jest troszeczkę na północy, w państwach bałtyckich, ponieważ tam właśnie na terenie Estonii tworzy się korpus, a później armia północno-zachodnia pod dowództwem generała Judenicza. Generał Judenicz był
bohater rosyjski z czasów I wojny światowej, nieodległej tak bardzo, walczył na Kaukazie, pogromca Turków, też nie postać zupełnie anonimowa. I on, że tak powiem, przejmuje władzę nad jednostkami kontrrewolucyjnymi różnej maści, bo tam i Niemcy tworzą jakieś jednostki przeciwbolszewickie i są też Rosjanie z jakichś porozbijanych jednostek, którzy po prostu chcą walczyć z bolszewikami. Cała masa takiej wszelkiej maści żołnierzy, nie tylko żołnierzy, cały front przeciwbolszewicki tworzy się na tamtym odcinku w Estonii. No i właśnie tym siłom podporządkowuje się Bułak Wałachowicz. I on w marcu podporządkowuje się generałowi Judyniczowi, jako naczelnemu wozowi tych wszystkich przeciwbolszewickich sił w tamtym rejonie. A generał Judenicz no, różnił się poglądami politycznymi. Zważa, że on nie chciał niepodległej Estonii, tylko chciał właśnie Estonii rosyjskiej. No właśnie, to jest generalny problem z białymi, jeżeli rozmawiamy o rosyjskiej wojnie domowej. Bo bardzo często na przykład, nie wiem, zarzuca się Piłsudskiemu, że nie poparł białych w czasie tej wojny, prawda? I dzięki temu zwyciężyli bolszewicy, mieliśmy 17 września, 5 lat komunizmu i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę, jakie nurty polityczne przeważały u białych. Jeżeli bolszewicy byli radykałami w kierunku takim właśnie komunistycznym, no to biali, można powiedzieć, że w pewnym momencie stali się ich wahadłowym odbiciem. Oni stali się super, mega takimi radykałami, jeżeli chodzi o imperializm i o monarchizm. Oni za wszelką cenę chcieli odbudować Rosję w granicach maksymalnie przypominających te sprzed I wojny światowej, a dobrze by było, żeby nawet jeszcze trochę większych. Więc Judeniczowi nie mieści się w głowie, że jacyś Estończycy, o których on w ogóle pierwszy raz w życiu słyszy, nie wiem, Łotysze, Finowie, chcą jakiejś niepodległości. On z trudem tak naprawdę, i w ogóle to jest cecha białych generałów, z trudem byli w stanie zaakceptować, żeby powstała Polska jako taka. I tak naprawdę zmusili ich do tej akceptacji tego stanu rzeczy państwa zachodnie, przede wszystkim tak Amerykanie. Wilson, jak w swoim 13 punkcie wspomniał o Polsce z wolnym dostępem do morza, no to można powiedzieć, że biali Rosjanie, którzy opierali się na pomocy właśnie państw Antanty, no siłą rzeczy musieli uznać ten fakt. No ale z drugiej strony nie mieściło im się w głowie, że Polska może sięgać, nie wiem, Dziwiny albo Zbrucza. Polska to miała być kongresówka, czyli to Królestwo Polskie, tak? To Bóg to jest maksimum, a i też niezupełnie, bo na przykład ziemia chełmińska była uznawana za rdzennie rosyjską, skrnobrną ludnością, która wierzyła w troszeczkę inaczej niż Rosjanie, mówiła troszeczkę innym językiem, ale była traktowana jako część rosyjska. Więc tarcia były tutaj tak naprawdę od samego początku, no bo Wałachowicz sam zresztą, tak jak go cytowałem, on przybył walczyć o wolność Estonii. A okazało się, że nagle wiodącą siłą na tym terenie okazują się rosyjscy imperialiści. Estończycy też tak naprawdę można powiedzieć, że tolerowali ten sojusz, no bo wiadomo, biali stanowili jakąś zaporę przed bolszewikami, no ale z drugiej strony nie mieli złudzeń, bo Judenicz mówił o tym wprost, że jak tylko zajmie Piotrogród i zdusi rewolucję, no to pójdzie na Estonię. Więc ta współpraca pomiędzy tymi wojskami, no nie było między nimi pełnego zaufania, mówiąc delikatnie. No Wałachowicz stanął po stronie Estończyków, i to było powodem bardzo dużych tarć w sztabie. On przede wszystkim ścierał się z takim bardzo bliskim dowódcą u Judenicza, generałem Rodzianko. Generał Rodzianko był faktycznym dowódcą tak naprawdę. Judenicz dawał twarz tej całej inicjatywie, natomiast sam nie dowodził tak naprawdę. Dowodził Rodzianko przede wszystkim najpierw Korpusem Północnym, a później już całością sił Armii Północno-Zachodniej. No i Rodzianko był takim właśnie produktem, powiedziałbym, schyłkowego rosyjskiego imperializmu i był troszeczkę chyba zazdrosny o sukcesy Wałachowicza, bo Wałachowicz jak wjechał tam, to się przedstawił bardzo ładnie, bo najpierw zrobił wjazd na taką miejscowość Gdów nad jeziorem Peipus, gdzie po prostu pogonił bolszewikom kota niesamowicie, a później zajął Psków wiosną 1919 roku. I o Pskowie zacząłeś mówić i teraz oddaję Ci głos. No i właśnie Psków był taką wisienką na torcie Wałachowicza, bo w Pskowie powołał właśnie Republikę. Psków był
no, powiedzmy, takim wolnym miastem. Tak. Tam powstała prasa, waluta, samorząd, wszystko było wybierane demokratycznie, tak jak właśnie Bałachowicz z przekonania wierzył, że właśnie demokratyczne rządy powinny być tam sprawowane, ludzie powinni rządzić. No i tutaj właśnie Judenicz mówi, że nie, tak nie powinno być. Tak, bo wiesz, to była też tego typu kwestia, że Estończycy realizowali swoją politykę, no co trudno ich zwinić, i oni widzieli, że jeżeli powstałoby coś takiego jak Republika Pskowska, co by ich od bolszewików oddzieliło, to byłoby całkiem super. Więc oni po cichu wspierali takie tendencje, powiedziałbym, żeby ten Psków stał się osobnym bytem państwowym, coś, jak ty mówisz, na zasadzie wolnego miasta. I tą politykę w praktyce realizował Bałachowicz, bo on tam powołał samorząd, tak jak powiedziałeś, zaczęła wychodzić prasa. Miasto uniknęło głodu tak naprawdę, ponieważ Estończycy zaczęli dostarczać tam jedzenie w zamian za produkty, jakby to dzisiaj powiedzieć, może nie za odzieżowe. No, w Pskowie jest przemysł włókienniczy, dosyć był przynajmniej w tamtym czasie mocno rozwinięty, więc Estończycy czerpali z tego korzyści. Podawali żywność, którą i tak dostawali z Zachodu, z Francji i Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, bo one zdecydowały się poprzeć tę walkę o Estonię o niepodległość, a z drugiej strony Psków za tą żywność odwdzięczał się produktami właśnie włókienniczymi, co Estończykom też bardzo pasowało. No ale właśnie, nie podobało się to białym Rosjanom, uważali, że Bułak Bałachowicz za bardzo tam realizuje jakąś swoją politykę. Dziś wyczuwali pismo nosem, że być może nawet mocarstwa zachodnie, które wspierały białych, widziałyby może zmianę na stanowisku dowódcy, bo Judenicz no, nie cieszył się dużym. Pomimo tego, że stała za nim piękna karta w czasie I wojny światowej, raczej nie cieszył się dużym, powiedziałbym, autorytetem u zachodnich aliantów, z racji tego, że był trochę... No nie chcę tutaj jakoś silić się na coś, na co nie ma w źródłach, czego nie ma w źródłach, ale wydaje mi się, że stosunek do niego był taki, że lekceważył przeciwnika, jeśli chodzi o bolszewików, chciał budować tą wielką Rosję. Judenicz w 1919 roku jest bardziej politykiem niż wojskowym. A wydaje mi się, że Armia Północno-Zachodnia wtedy, stojąc praktycznie u bram Piotrogrodu, potrzebowała przede wszystkim wojskowego na stanowisku dowodzenia. I to był podstawowy problem. Więc Bałachowicz tak naprawdę jest częścią tej północno-zachodniej armii Judenicza, ale w rzeczywistości jest jego jednostka, jest różnie nazywana. Jest to albo Białe Ludowe Wojsko, albo Ochotnicza Armia Chłopska i Partyzancka. Jest tam zarysowana pewnego rodzaju niezależność w stosunku do białych. No i właśnie, w pewnym momencie te napięcia w sztabie białych rodzą taką sytuację, że Judenicz postanawia Bułak Bałachowicza aresztować. I to aresztować w najgorszym możliwym momencie, bo tak naprawdę tuż przed generalną ofensywą na Piotrogród. Kiedy wydawało się, że wystarczy tak naprawdę jedno uderzenie, żeby ten Piotrogród zdobyć, zdusić rewolucję, zwyciężyć w tej wojnie domowej, bo wydaje mi się, że po zdobyciu Piotrogrodu nie wiem, czy bolszewicy utrzymaliby się w Rosji. To temat tak naprawdę na jakąś historię alternatywną i jakieś takie dywagacje. Ale na pewno byłoby im bardzo trudno. Więc on w tym momencie postanowił rozstrzygnąć kwestie personalne u siebie i Bałachowicza aresztować. Oficjalnie za jakieś tam konszachty z obcymi wywiadami, o właśnie próbę przejęcia dowództwa nad całą armią i tak dalej, i tak dalej. Więc Bułak Bałachowicz, można powiedzieć, że kończy tą współpracę, musi uciekać ze swojego stanowiska w Pskowie, ukrywa się. Natomiast w międzyczasie, kiedy rusza ta ofensywa przeciwko Piotrogrodowi, kończy się katastrofą. Biali podchodzą gdzieś około 30-25 km na odległość do Piotrogrodu, no ale tam ofensywa się załamuje i armia idzie w rozsypkę, praktycznie całkowitą. I kampania Judenicza dobiega końca. Ale miał Bułak Bałachowicz okazję, żeby się na Judeniczu odegrać, prawda? Tak, i tak jak sam Bałachowicz uniknął aresztowania, tak później aresztował samego Judenicza. Nie bardzo wiemy chyba z jakiego prawa go aresztował, ale go aresztował. Znaczy, to było na takiej zasadzie, że kiedy armia się północno-zachodnia rozpadła, Judenicz nie organizował odwrotu. Zresztą większość rosyjskich oficerów Białej Armii nie organizowała odwrotu swoich jednostek, tylko po prostu sama brała nogi za pas i uciekała, najlepiej gdzieś na zachód.
I była taka sytuacja, że armia ta była nieopłacana. Oni się wycofywali praktycznie zimą 1919 roku spod Piotrogrodu, więc no, w katastrofalnych warunkach, bez jedzenia, bez jakiegoś ciepłego odzienia, umierali tysiącami po drodze. Są raporty polskiego przedstawicielstwa wojskowego w Tallinie, które opisują to, w jakim stanie ci żołnierze przybywali do Estonii, no bo Estonia była tym takim punktem, gdzie oni się wycofywali, tak? Próbowali znaleźć tam jakieś schronienie. To jest obraz nędzy i rozpaczy, więc ci ludzie byli wrakami tak naprawdę, jeżeli udało im się z tego Piotrogrodu wycofać, a nie zostali gdzieś wzięci do niewoli albo po prostu nie zginęli. No a właśnie, a cała kadra dowódcza spakowała manatki i stwierdziła, że nara, my teraz sobie płyniemy do Francji i tyle nas to obchodzi. I Bułak Bałachowicz razem z innymi oficerami takimi bliskimi sobie dokonał zatrzymania, może nie aresztowania, takiego zatrzymania Judenicza, ponieważ on go nie wsadził do więzienia, tylko po prostu przytrzymał wielkiego rosyjskiego generała. Zabrał mu, zarekwirował mu, można powiedzieć, całe oszczędności, jakie sobie generał tam zgromadził przez ten czas, a były to dosyć spore oszczędności. I on z tych oszczędności wypłacił żołd tym żołnierzom Armii Północno-Zachodniej, którzy do Estonii dotrwali. Czytającego Sienkiewicza, Bałachowicza, można by zapytać, kim ty jesteś, że się sędzią i katem kreujesz, ale wydaje się to w pełni uzasadnione, tak właśnie powiedziałeś, że żołnierz pod Bałachowiczem, czy też inni żołnierze byli zaniedbani raczej w momencie wycofywania się, no a potrzebne były i pieniądze, i zasoby, i wszystko. Zwróć uwagę, jak zbudował sobie swój mit, tak? Jest zły Judenicz, porzucił was tak naprawdę, obiecywał wam nie wiadomo jakie zwycięstwo, sukcesy, zdobycie Piotrogrodu i tak dalej. Nie pykło, musimy się wycofać, ale jego nie ma w odwrocie, on nie organizuje tego odwrotu, wszystko jest na chaos, a on nagle pakuje swoje manatki i jest na jakimś okręcie do Francji. I Bułak wchodzi cały na biało Bułak Bałachowicz, przytrzymuje go i mówi, nie, ty możesz sobie płynąć, ale kasę dawaj. I on z tej kasy wypłaca żołd tym wszystkim. No to przecież uwielbienie tych żołnierzy, którzy zostali porzuceni, zdradzeni w pewnym sensie, nawet nie w pewnym, po prostu zostali zdradzeni. I nagle Bułak Bałachowicz wchodzi i mówi, to jest wasz zaległy żołd, zabrałem go Judeniczowi, jest wasz, tak? Należy wam się, bo walczyliśmy dzielnie z bolszewikami. I legenda, jaka wtedy urosła wokół Bułak Bałachowicza, no jest nie do przecenienia tak naprawdę wtedy. No tak, no odegrał się i to z nawiązką, bo jeszcze nie tylko się odegrał osobiście, ale jeszcze odegrał się w imieniu tych wszystkich żołnierzy poszkodowanych. Tak jest. I w tej sytuacji Bałachowicz nie porzuca szabli, nie porzuca konia, tylko dokonuje czegoś niesamowitego, bo wielkim rajdem udaje się tam, gdzie można bić bolszewików. A wtedy bić bolszewików można było w Polsce. Zakończymy sobie pierwszą część. Powiem szczerze, nie spodziewaliśmy się, że wyjdzie z tego więcej niż jedna część, ale rozmawia się tak fajnie i pojawiają się w końcu teraz takie tematy do dyskusji, że zdecydowaliśmy się, żeby nasze spotkanie dotyczące biografii Bułak Bałachowicza przedłużyć jeszcze na następny odcinek. Także bardzo wam dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy, że poznaliście dzisiaj kawałek historii, której nie znaliście, która w jakiś sposób was zafascynuje. Może zmusi do tego, że sięgniecie po książkę pana Cabańskiego albo Lisa Błońskiego. I możemy zagwarantować, że takich postaci, takich historii będziemy wyszukiwać, żeby mieć o czym mówić w następnych podcastach. Dziękuję bardzo za uwagę. Krzysztof Konieczny i Przemysław Mandela.